Jeżeli pójdziecie w Polsce na jakiekolwiek lotnisko, na którym są szybowce, to raczej na pewno spotkacie tam tę konstrukcję. SZD-9 Bocian. Bocian powstał w szybowcowych zakładach doświadczalnych jako szybowiec, który miał być z założenia dobry do wszystkiego. On powstawał na początku lat 50., wtedy już zrezygnowano z metody jednosterowego szkolenia, o której była mowa m.in. w odcinku o szybowcu Żaba, i stwierdzono, że trzeba stworzyć szybowiec dwumiejscowy, który będzie nadawał się zarówno do szkolenia podstawowego, jak i do późniejszych lotów wyczynowych. Tak oto powstała konstrukcja, której twórcami byli inżynierowie Marian Wasilewski, Roman Zatwarnicki i Justyn Sandauer, dwumiejscowego szybowca. Cechował się on m.in. tym, że jego skrzydło było wykonane ze skosem do przodu, co zapewniło dość dobrą widoczność z tylnej kabiny. Pilot, głównie był to instruktor, który zajmował tylne miejsce, siedział wyżej niż uczeń w pierwszej kabinie. Widział dzięki temu dobrze zarówno do przodu, jak i na boki. To był dość spory postęp względem poprzednich jeszcze po niemieckich szybowców szkolnych dwumiejscowych, gdzie z tylnej kabiny w zasadzie było widać na boki tylko skrzydła, a do przodu tylko plecy ucznia pilota. W Bocianie zastosowano nowatorskie wówczas bardzo rozwiązanie skrzydeł, które miały skos do przodu. Dzięki temu również udało się uzyskać taki rozkład mas, że drugi pilot, ten instruktor, znajdował się w środku ciężkości szybowca, zatem super rozwiązanie dla ucznia. Szybowiec w pierwszych lotach samodzielnych, kiedy to instruktor z tylnej kabiny wysiadł, zachowywał się bardzo podobnie jak w locie z instruktorem, który w tylnej kabinie zajmował swoje miejsce. Oprócz tego skrzydła w Bocianie były dość wysoko umieszczone. Miały one też spory wznios, zatem trudno było podczas pierwszych startów czy lądowań zahaczyć skrzydłem o ziemię i wykonać tak zwany cyrkiel albo uszkodzić szybowiec. Testy szybowca Bocian przeprowadzano w latach 1950-52. Wprowadzono do konstrukcji niewielkie ulepszenia, m.in. zmieniono kąt zaklinowania płata, dzięki czemu kadłub w normalnej fazie lotu był ustawiony bardziej równolegle do ziemi, co zmniejszyło opór, i ta niewielka zmiana konstrukcyjna pozwoliła zwiększyć doskonałość szybowca z 21 do 26. Wprowadzono również zmianę polegającą na przesunięciu kółka do tyłu. Bocian był generalnie szybowcem dosyć ciężkim. Miał z tyłu takie uchwyty do noszenia szybowca podczas transportowania go po ziemi. Do tego generalnie dobrze, jeśli było kilka osób. Tam chodzenie przy Bocianie, przy ogonie, to generalnie za karę było, chociaż były jeszcze gorsze szybowce. Przesunięcie kółka do tyłu spowodowało, że środek ciężkości był bardziej z przodu względem kółka. Łatwiej było ten ogon unosić i szybowiec transportować, pchać po ziemi. Wprowadzono również modyfikację, która polegała na wprowadzeniu przestawianych pedałów orczyka steru kierunku. Tutaj widać te pedały, tam z boku jest taka czerwona zawleczka, nią się przestawiało pedały, one miały trzy położenia odległości od siedzenia. Nie było oczywiście możliwości przestawiania tego w locie, natomiast przestawianie na ziemi było bardzo proste. Nie było tam mechanizmu, który był na przykład jak w puchaczu czy w innych szybowcach podatny na jakieś zabrudzenie. Po prostu wysuwamy zawleczkę, przestawiamy orczyki i możemy lecieć z szybowcem dostosowanym do naszej postury. A dostosować go było dosyć łatwo, dlatego że Bocian w każdej wersji miał ogromną, przestronną kabinę. Piloci bardzo często musieli sobie nawet taką jeszcze poduszkę za spadochron wkładać, żeby mieć tutaj swobodę operowania sterami. Naprawdę bardzo duża, wygodna, przestrzenna kabina ze znakomitą widocznością w Bocianie była. Jeśli chodzi o ciekawostki z okresu lotów próbnych na Bocianie, była taka sytuacja, że testowano szybowiec pod względem jego zachowania się w korkociągu. I między innymi próby dotyczyły zachowania się szybowca w korkociągu płaskim. Żeby wykonać korkociąg płaski, co generalnie jest rzeczą bardzo niebezpieczną, bo to jest taki stan lotu, z którego nie bardzo jest jak wyprowadzić, ponieważ jeżeli sobie wyobrazimy, no to nie ma za bardzo powierzchni sterowej, która mogłaby nam tutaj efektywnie zadziałać na konstrukcję płatowca. Wykonanie płaskiego korkociągu wymaga przesunięcia środka ciężkości szybowca czy samolotu do tyłu, poza bezpieczną granicę. Więc podczas testów na Bocianie wykonywano to w taki sposób, że przywiązano do ogona szybowca worek z piaskiem i przeprowadzono sznurek od tego worka do kabiny, w związku z czym środek ciężkości był z tyłu, można było wykonać korkociąg płaski, a następnie, żeby z tego korkociągu wyprowadzić, trzeba było pociągnąć za ten sznurek i szybowiec uzyskiwał środek ciężkości bliżej przedniego położenia.
No generalnie ten pomysł mniej więcej tak zadziałał, jak to brzmi. I oczywiście okazało się, że w momencie, kiedy szybowiec był w korkociągu płaskim, sznurek się gdzieś zaplątał, nie dało się wysypać piasku i nie dało się wprowadzić w stromy korkociąg. Pilotowi testowemu jakimś cudem udało się wyprowadzić szybowiec razem z tym workiem, z piaskiem z tego płaskiego korkociągu, podobno kilka metrów nad ziemią. Natomiast, co mnie nie dziwi, wiązało się to z takim ładunkiem emocjonalnym, że pilot nie pamięta, w jaki sposób wyprowadził szybowiec z tego płaskiego korkociągu. A szkoda, bo może dowiedzielibyśmy się czegoś o nietypowym manewrze, co można by później wykorzystać. Tak czy inaczej, po bardziej i mniej burzliwych próbach w 1952 roku oznaczono szybowiec nazwą SZD-9 bis Bocian i skierowano go do produkcji w poszczególnych wersjach. Pierwsza z nich, Bocian 1A, wyprodukowano go tylko 10 sztuk. Następnie był Bocian 1B, w którym zamontowano większy statecznik poziomy, wyprodukowano 11 sztuk. Następnie był Bocian 1C, pierwszy w większej liczbie egzemplarzy, bo było ich 40. To była wersja, w której zmniejszono nieco ten początkowo omawiany skos skrzydeł. Zastosowano inny ster wysokości i zastosowano trymer na sterze wysokości. Następnie był Bocian 1D, którego wyprodukowano 186 egzemplarzy. On tu miał niewielkie różnice, między innymi większe koło podwozia. I w efekcie w 1967 roku doszliśmy do szybowca, który był oznaczony SZD-9 bis Bocian 1E. Ta wersja 1E to jest szybowiec, który do tej pory jest w użyciu. On został poddany modyfikacjom już stricte mającym na celu przystosowanie tego szybowca do celów typowo szkolnych. On między innymi różni się na pierwszy rzut oka tym, że jego końcówki skrzydeł i stateczniki są takie kanciaste, nie są zaokrąglone jak w poprzednich wersjach, przez co jego rozpiętość jest nieco mniejsza, ale proces produkcyjny był nieco łatwiejszy. Również zastosowano inną osłonę kabiny. Nie ma tutaj z przodu tego stałego wiatrochronu, tylko jest jednoczęściowa osłona nad przednią kabiną, która otwiera się na bok. Tutaj trzeba uważać, żeby nie szarpać za to okienko, które jest z boku, tylko za dźwignię, otwierając tę kabinę, no bo jeżeli się ona rozbije, no to jest potem problem, żeby ją dorobić. Generalnie ta pleksa kosztuje około 5000 zł, jeżeli się rozbije, tak więc nie jest to mały koszt. Kabina jest zrobiona w taki sposób, że przednią owiewkę można domknąć, jak również awaryjnie odrzucić również z tylnego siedzenia. Może to zrobić instruktor. Kolejne modyfikacje, jakie powstały w Bocianie 1E, to jest wprowadzenie amortyzacji. Amortyzowane jest na takich gumowych linach jego kółko. Bocian, widać tutaj, ma kółko z błotnikiem i jest ono amortyzowane. Jak również, co ciekawe, wprowadzono amortyzację tablicy przyrządów. Ona jest na takich gumowych tulejkach, jak w motocyklach, umiejscowiona. No, Bocian w wersji szkolnej, no to był szybowiec, który wykonywał start, lądowanie, łup, łup, o ziemię, jedno lądowanie udane, drugie mniej, zatem amortyzowanie tych wszystkich przyrządów, jak i całego podwozia, jak najbardziej się tutaj przydało. No i Bociana w wersji 1E wyprodukowano 366 egzemplarzy. Bocian 1E był prezentowany szerokiej publiczności podczas szybowcowych mistrzostw świata w Lesznie w 1968 roku. Tam prezentowano jego możliwości, w tym m.in. wykonywanie akrobacji. Wielu z pasażerów to byli potencjalni klienci, którzy później zdecydowali się na zakup tego szybowca. Okazał się on poniekąd hitem eksportowym, dlatego że w zasadzie około połowy wyprodukowanych Bocianów wyeksportowano i używane one były oprócz Polski w 27 krajach, których tutaj lista właśnie jest obok widoczna. Tak więc bardzo popularny na świecie szybowiec, zawdzięcza to niezwykle udanej konstrukcji.